Punkty na miejscu drugim Krzysztof Was, punktu 2 na miejscu
przeciwny. Paweł Włodarczyk 1 punkt, na miejscu 4 Maciej Musialik 0 punktów. Bieg remisowy 3-4. Gości. Pierwszy Cezary Owiszy 3 punkty, Karolin na miejscu drugim 2, na trzecim Leszek Matysiak 1 punkt i na czwartym Dariusz Białkowski 0 punktów. I 1-5 biegu drugim. Czas zwycięzcy Cezarego Owiszyca 72,1. Na miejscu drugim Jarosław Gawęda 2, na miejscu trzecim w ostatnim wirażu Krzysztof Wrowiec 1 punkt
i Arkadiusz osięga na czwartym miejscu 0 punktów. 2 do 4 dla gości w biegu trzecim. Czas zwycięzcy Pawła Ondrasika 71,9. Na miejscu drugim Leszek Matysiak, 2 punkty i pod bardzo dobrze jeździe trzeci Tomasz Łukaszewicz, 1 punkt, czwarty Dominik Szebrowski, 0 punktów. Czas zwycięzcy Karola Lisa 74,0. Paweł Ondrasik w kasku żółtym, na torze czwartym Jarosław Gawenda w kasku czerwonym. W ostatniej chwili pozwolił się Matysiak uprzedzić niestety Ondrasikowi. Zwyciężył Jarosław Gawenda, 3 punkty na miejscu drugim, Paweł Ondrasik 2. Na trzecim Leszek Matysiak 1, defekt Andrzeja Musialika. A tak wyglądało dobrze, że zmiana taktyczna będzie miała powodzenie. Ale pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym wyścigu Wandy, 4 do 2.
ciągu szóstym. Zwycięża Cezary Owizy, 3 punkty na drugim Andrzej Rzepka, 2 punkty, trzeci Krzysztof Was, 1 punkt i na czwartym Dariusz Białkowski, 0 punktów. Czas zwycięzcy Cezarego Owizyca 73,9. Brawa dla Tomasza Łukaszewicza za walkę, ale tak bywa. Mimo słabego startu potrafił wyprzedzić jednego rywala, miał szansę drugiego, ale niestety kosztuje go to dyskwalifikację. Tomasz Łukaszewicz. Sięgaj na torze trzecim, w kasku żółtym, Dominik Żebrowski. Obydwa jak do tej pory bez punktu, szansa na 3 i 2 punkty. Dla Wandy 17 do 24 dla gości po 7 wyścigach.
Wynik 8, zwycięzca Andrzej Rzepka, 3 punkty na miejscu drugim Mariusz Niemczura, 2 punkty na trzecim Leszek Matysiak, 1 i defekt nie pozwolił kończyć wyścigu Michał Podkolonskiemu. Mariusz Niemczura i ból nogi wyklucza z wyścigu 8 Łukaszewicza, a mógł jechać na przykład Gawęda. I w związku z powyższym nie można było robić zgodnie z przepisami drugiej zmiany, czyli trzyosobowe zestawienie biegu 9. W biegu 9 zwycięża Karol Lis, 3 punkty na miejscu drugim Krzysztof Was, punktów 2, na miejscu trzecim Cezary Owidzyc, 1 punkt wykluczony, Tomasz Łukaszewicz. 4-2 dla gości w biegu 9, 22-31 po 9 wyścigach. Punktów 2, na miejscu trzecim Krzysztof Robiec 1 punkt. Czas zwycięzcy Leszka Matysiaka 72,9.
Koszule równanie toru. Powtarzam, równanie toru. W biegu 11 zwycięża Karol Lis. 3 punkty na miejscu drugim Jarosław Dawenda. 2 punkty na miejscu trzecim Arkadiusz Owsięga. 1 punkt. I na miejscu czwartym Dominik Zebrowski. 0 punktów. 3 do 3 w biegu 11. 28-37 w Lagości po 11 wyścigach. Czas.
biegu 13 zwycięzca Andrzej Szybka. 3 punkty na miejscu drugim Jarosław Gawęda, 2 punkty, trzeci Cezary Owidzic, 1 punkt i Mariusz Niemczura, 0 punktów. Co z tego, że bardzo dobre umiejętności, jak jednak nie ten sprzęt. 2 do 4 w biegu 13 dla Gogi, 10 punktów, Krzysztofa punktów, 6 i Arkadiusz Owczynka, 4 punkty.
biegu 15 zwycięża Andrzej Rzepka z czasem 73,75. Na miejscu drugim Leszek Matysiak 2 punkty, na miejscu trzecim Jarosław Gawęda punktów 1 i czwarty Karolin 0 punktów. Cudowce w biegu 15, 52 do 37 dla gości w dzisiejszym spotkaniu.